Was bardzo serdecznie w Transport Fever 2. Dzisiaj zajmiemy się połączeniem wodnym, dlatego od tego zaczynamy. Jesteśmy nad takim brzegiem, jeszcze tutaj nie ma kompletnie nic. Jesteśmy nieopodal tutaj tego Kinley. Kilen. I tutaj byśmy wybudowali port. Daleko jest do wody. Ja bym tutaj zrobił taki, wiecie co, kanał. Mamy na razie 200 baniek. Pobawmy się chwilę tymże sprzętem. Zobaczymy, co tutaj nam wykopią. Zaraz jeszcze tylko tak. Może bym zaczął od tego, że tutaj wykopiemy takiego dołka. Poczekaj, tylko tak nie za grubo, nie za grubo, nie za mocno. O, takie coś. Okej. Bazuję na tym, co mam, więc tutaj bym coś takiego wykopał. O, no już dwie bańki, nie? No niestety, kurde, to kosztuje, nie ma lekko. No, tutaj takie coś, tutaj takie coś. Pieniądze będą nam leciały. Uuu, kochani. Lekko nie będzie. No i teraz port. Port będę musiał tutaj, tak myślę. Będziemy musieli tutaj założyć jeszcze komunikację, tak? Bo no, ludzie muszą tutaj jakoś dochodzić do tego tematu. No i tak sobie myślę, czy to nie byłoby dobrze tutaj zrobić. No byłoby. Spoko. Aha, i teraz ja muszę to rozbudować, tak? Bo... Aha, w ten desen, tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem. O, teraz mogę, tak? Dobra. Tutaj jest poza tymi, dobra, wodami, dobrze. No trochę dziwne, że tak musiałem taki basen zrobić, no ale dobra. No, powiedzmy, że muszę, to muszę, robię i okej. No dość, powiem wam, przyzwoicie to wygląda. Tutaj będziemy mieli na jakieś mniejsze łódeczki, co by tam miały pływać. Tutaj będą może troszeczkę większe. Tutaj ja tu mogę zrobić pętlę, prawda? No jasne, że mogę. Czekaj, dla pasażerów, daj mi dla pasażera. I byś mi dał o to, tutaj tak. Tak, 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 tak. Nie wiem, czy to jest takie mądre, żeby tak było, ale śmiało mógłbym to coś takiego tutaj wpasować, nie? I teraz tą ulicą po prostu wjechać tutaj. Czy to ma sens, to co ja teraz zrobiłem? No, jakiś tam sens ma, nie? Tu by sobie autobusik wjeżdżał i tam będzie sobie wyjeżdżał. No i super. Czy zrobić taki przejazdowy? Teraz mi przyszło tak do głowy, czy zrobić przejazdowy? Kurde. Aha, bo tutaj... A nie, jest zejście. Czekajcie, czekajcie. Tutaj jest zejście. I ja bym to wtedy tak przesunął tutaj. A spróbujmy, nie? Takie coś. Dobra, no to spróbujmy w takim razie zrobić budynki. Ja bym to zrobił tutaj tylko. Prawe, lewe perony. Wiesz co? Z jednej, żebyś miał peron na razie. Albo miej sobie po obu stronach. To mi tam nie przeszkadza za bardzo. Troszeczkę niżej. No tak, powiem tak, no grunt tutaj nie za bardzo mi pozwala na takie tutaj obniżanie tej pętli. Próbuję, robię co mogę. Tutaj klawiaturowo też się nie da.
No dobra, to zrobimy coś takiego. No, powiedzmy, że coś takiego. W takim razie tę drogę byśmy tutaj dali jeszcze inaczej, odrobinkę inaczej, bo damy ją tutaj. No byłoby, myślę, takie coś. I teraz stąd, tutaj. A co ci tutaj przeszkadza, kolego? Bo ja tak nie bardzo to kumam. Dlaczego ci to niby dlaczego ci to przeszkadza, bo co? O, coś takiego. No dobra, no powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że coś takiego. Dobra. Tutaj będzie tak. Teraz spróbuję to skonfigurować, żebyś miał wyjazd również z drugiej strony, czyli z tej. Nie, poczekaj. Żebyś miał także z tej wyjazd. A więc będę mógł. O, tutaj coś takiego. O. O, takie coś mi chodziło. Wiecie, o co chodzi, nie? Żeby ta pętla była pętlą taką przelotową, nie? Jeszcze tego nie budowałem, a jest okazja, no to dlaczego nie, tak? Dlaczego nie? Dobra, tutaj mamy takie coś zrobione. Myślę, że będzie spoko. Teraz z tamtej strony w tamtą stronę zrobimy. O. Tutaj jesteś podwójna. No, tutaj tego potem nie przerobimy. Ale to chyba nie szkodzi. Tak mi się wydaje, że to nie będzie problemu. Tak. Dobra, no to bierzemy się teraz za przystanki, bo jeszcze nas czeka w drugim mieście. Zaraz zobaczycie w jakim. Wszystkiego się dowiecie powoli. I tak sobie właśnie kombinuję. Tutaj jest linia. Ja bym chciał, żeby on przez środek miasta leciał do dworca, nie? Czyli żeby tutaj wyjeżdżał, będziesz pobierał ludzi właśnie, nie wiem, ale zróbmy, że tutaj. A czemu tak? Halo? Okej, okay, a ciebie w takim razie out. Nie wiem, z jakiegoś tam powodu nie bardzo chcę, więc nie będziemy go zmuszać za mocno. Teraz tak, tutaj bym potrzebował drogę. O taką. I zrobimy to tu. Tu byś wyjeżdżał tak. Dokładnie tak. Albo nie. Będziesz jechał tędy i tutaj będziesz wyjeżdżał w tamtym kierunku. Dobra. Budyneczki, przystaneczki i lecimy z tym koksem. Tutaj będzie takie coś. Tutaj będzie takie. Tutaj, tu bym sobie może darował. Tutaj byśmy zrobili po jednym. No tutaj zrobimy ze dwa nawet, bo. Aha, bo nie da rady, bo to jest jedna ulica. Czasami te ulice się segmentują i jest ok, a czasami nie. Bo nie. No więc spoko, nie musi być dokładnie tak jak ja to tutaj widziałem i zaplanowałem. Czy ci ludzie będą tutaj wychodzili? No właśnie, to jest ciekawe pytanie. No to dobra, to zrobimy tutaj, o, takie coś. I on tutaj będzie wyjeżdżał i będzie tam jechał.
Nie, dobra, okej. Okay. Już to inaczej, inaczej to zobaczyłem, innymi oczyma. Innymi oczyma to zobaczyłem. I tutaj będziesz wyjeżdżał, kochany, i będziesz miał pętlę. Pętlę będziesz miał tutaj. O, takie coś. No i teraz zrobimy tutaj pętelkę. O, tutaj. O, coś takiego. Teraz uliczkę tą przesuniemy oczywiście troszeczkę dalej, żeby była, tak? Żeby była. Skonfigurujemy ten przystanek, by miał tutaj wyjazd. Teraz ulicę potrzebuję podłączyć tutaj i podłączę ją również. O, tutaj, i to w taki sposób. Czy to ma sens? Nie wiem, ale myślę, że będzie działać, co mnie cieszy. Ok, tutaj zrobimy coś takiego, tylko tak. Najpierw byśmy przedłużyli tę ulicę, następnie byśmy połączyli tutaj ulicę i tutaj ulicę. Tutaj byśmy dali łącznik, no mniej więcej powiedzmy taki, nie muszą być idealnie precyzyjnie równe te ulice. Aha, wyrównuj, wyrównuj, tutaj mi nie musisz niczego podnosić ani obniżać. O, myślę, że to da radę i tutaj śmiało możemy już budować. Dobra. No to tak, budujemy sobie tutaj linię. Na razie zrobię tutaj taką busiarską i ta linia będzie tutaj jechała, tutaj, tutaj, tutaj oraz tutaj, 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 no i tutaj. Następnie będzie wyjeżdżała z powrotem tutaj oraz tutaj. Tutaj, 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 no i tutaj. Kurde, ciekawostką jest to, że pomimo przelotowości, to ten autobus będzie tutaj zakręcał. Nie do końca o to mi chodziło, więc spróbujmy zrobić... Aha, cokolwiek nie zrobię, to nie ma kompletnie żadnego sensu. No skoro tak musi być, no to niech tak będzie, ale tak, no kurde, myślałem o czymś troszeczkę innym, no ale no co, no kurde, no nie spodziewałem się takiego rozwoju wypadków, po to budowałem w taki sposób, żeby to tam jeździło, dobra. A tutaj pokaż jak, zarządzaj linią. A czy ty byś mógł mi, kolego, ten 9. przystanek zrobić na numer 2? Aha, i tak będziesz tak wjeżdżał i... No dobra, no. Trzeba to trzeba, dobra. Tutaj jak się rozbuduje, to się może przedłuży tą linię i tam coś będzie inaczej to wtedy działało, bo... Kurde, nie do końca tak jest zawsze, jakbyśmy chcieli, prawda? No, ale to nie szkodzi. No i dobra. Mamy już doświadczenie, wiemy jak. Teraz tak, pojazdy. Pojazdy, pasażerowie. Spokojnie myślę, że takich byśmy dali tutaj 6. I to wszystko na tą linię busiarską. Ok, pokaż. Jeszcze zrobię tutaj jeden manewr. Otóż wyłączę tutaj światła. Tak jest.
No dają radę, fajnie to nawet wygląda. Rozjeżdżają się, widzę już na różne strony. Ładnie, ładnie. Ładne są te pojazdy, takie, powiem wam, eleganckie tutaj. Kierunkowskaz. Kurde, ty masz kierunkowskaz. No. W tych starszych modelach to te kierunkowskazy, powiem wam, były często gęsto pochowane. To już są dość stare jednostki, jak widać. Ale świetnie wyglądają, więc na razie je jeszcze pognębię trochę. Dobra, no to co? Jedziemy dalej, kochani. Następnym miastem jest Los Angeles. Tutaj pójdzie nam troszeczkę szybciej, tak uważam, dlatego że damy. O! Coś takiego. Ja tutaj oczywiście przygotowałem te ulice, nie będę ukrywał, troszeczkę wcześniej. To było spowodowane tym, że no musiałem tutaj przygotować ten teren i uznałem, że jak będę to robił w dwóch miastach, to po prostu zastrzelicie mnie w komentarzach, że co tak długo i w ogóle, nie? Więc stwierdziłem, że nie będę wam tego robił. I tyle. Poza wodami żeglowni. No co ty powiesz? Poważnie? Weź. Kolego, takie coś może tu, tutaj. Jak to wygląda w ogóle? Pokaż. No nie. Dlaczego nie? Ej, halo. Halo, kolego. W ogóle te żeglowne tutaj wody to się robią tak trochę szczapy, wiecie? Tak trochę dziwnie. Takie coś może jak zrobię, pogłębię tutaj, może to coś da. No jest trochę lepiej, ale czy to da mi zasięg? Szczerze? Mocno powątpiewam. Niestety powątpiewam. Dobra, ale jak nie spróbuję, to nie będę wiedział. No, tak myślałem. Dobra, ok, no to plan B mam taki, że zrobię to. Jeszcze tak. Będzie po prostu trochę większe. Teraz musisz dać mi to. No i dobra, i pasuje. No i git majonez. No będzie po prostu trochę większa tutaj ta płaszczyzna. Ten plac tutaj będzie, no myślę, spokojnie duży. No i także tak. I tutaj zrobimy sobie tą strefę dla tej, no to tak zwaną stocznię, nie? Teraz mogę to wyrównać chyba. Chyba nie będzie tak jakoś tam dramatycznie źle. Dobra. Możemy zrobić stocznię, ale zanim zrobię stocznię, to ja jeszcze bym chciał tutaj przeprowadzić ulicę. No właśnie, i tą ulicę bym chciał tutaj zrobić. Nie, to będzie jednak taka ulica. Pokaż, co ty tutaj. O kurde. Nie, nie, kochany, to zrobimy coś takiego. O. Pokaż, mocno tutaj wykrzywiasz te tory, bo on trochę je wykrzywi, wiecie. I niestety niewiele na to mogę poradzić. Dlatego, że tutaj teren jest nachylony do wody. Te tory są ułożone do wody, a droga idzie prosto. I no i co? I tak, no i tak, no i tak jest, jak jest. No. Co zrobisz? No ale halo, no o co chodzi teraz? Aha, teraz jest problem, bo tak. Pokaż. Weź to tutaj trochę wyrównaj, tutaj też wyrównaj. Nie, nie, nie.
Tutaj bardziej mi chodziło o coś takiego. Dobra. Teraz droga. O, powiedzmy, że tak. Do portu takie są drogi, więc myślę, że to nie będzie jakaś wielka krzywda. Spoko. Jest droga. Nie jest źle. No. Ale nauczony doświadczeniem, w takim razie tutaj zrobimy może coś takiego. Pokaż. No dobra, a tego prosto to nie można zrobić. Tak prosto, żeby było. O. Tak prosto po prostu. O. I teraz byś mi zrobił chyba równo tutaj, na czym mi zależy. Nie będę ukrywał. Okej. Czyli tak. Czyli takie coś. Dobra, to okej. Czyli to trzeba zlikwidować. Niestety. Albo stety. Tutaj zrobimy tak. Dobra. Ciebie wyłączymy. I tutaj zrobimy wyjazd. O taki. To będzie jedyny tutaj przystanek. Następnie te autobusy, bo tu będą autobusy oczywiście, będą wyjeżdżały w pewien określony sposób. I tutaj mam zamiar przeprowadzić dwie linie. Tak mi się wydaje, że byłoby fajnie. Od razu wam podpowiem, co się będzie działo w następnym odcinku. Otóż otworzymy połączenie lotnicze tym razem, więc już was zapraszam serdecznie, jak chcecie polatać samolotem. Tutaj zrobimy taką obwodnicę, o coś takiego. Tutaj wcale nie musisz tego aż tak mocno wyginać, to nie jest prawda. Nie, kolego. O, coś takiego. Myślę, że będzie w porządku, bo tutaj jesteś bardzo wysoko. Tak, no widzę. I tutaj też jesteś dość wysoko, ale ja myślę, że jestem w stanie to troszeczkę poprawić. Właśnie, w sumie to mogę tutaj zrobić takie coś. To będzie w mieście, więc spoko. Tak. I tutaj tak. Dobra. Teraz będzie mi potrzebny duża siła i duże to. I tam rozlejemy po prostu te autobusy na cały tutaj Los Angeles. A w przyszłym odcinku zbudujemy tutaj lotnisko gdzieś w tych okolicach, więc druga linia będzie między portem a lotniskiem, co jest, myślę, dość ciekawym rozwiązaniem i stosowanym dość często w realnym świecie, nie? I tutaj zrobimy taką drogę, powiedzmy, tutaj zrobimy taką, niech rosną, niech się rozwija to miasto na maksa, o to nam chodzi przecież, tak? Jeżeli tylko możemy pomóc miastu się rozwinąć, to proszę bardzo, dlaczego nie? Po co psuć, tak? Po co to psuć? Tak, tutaj tak, a tutaj no tak. No, to oczywiście mazu. Tam dalej to już oni sobie sami rozwiną,
Tutaj drogi niech sobie chyba sami prowadzą, czy nie? Czy zrobić im tutaj drogi, jak myślicie? Kurde, no zastanawiam się. Będę się tak zastanawiał do następnego odcinka. Napiszecie mi w komentarzach, czy tam zrobić, czy nie zrobić. Na pewno tutaj powstanie lotnisko. Albo może zrobię, zobaczymy, nie? Jak to będzie tutaj przewidywane. I tak, z tego portu na pewno będę chciał przesunąć te linie. Na pewno będzie przejeżdżała do dworca, tutaj w tym kierunku. Tutaj z linią tramwajową będziesz musiał zgrzeszyć. Potem przelecisz tędy na wprost. Tutaj jest przystanek, więc zrobimy jeszcze tu. Przelecisz tędy, potem tędy. Następnie ogarniesz mi te dzielnice i polecisz tutaj na tą pętlę w te okolice. Albo czekaj. Skoro tu jest pętla, to po co mi tutaj przystanek? No właśnie. Więc tak. To będzie po prostu pierwsza taka linia, która z tych dwóch, o których mówiłem, tak? I tutaj będzie ona sobie brzeszkiem leciała. Druga będzie miała zupełnie inny przebieg, ale to zobaczycie w następnym odcinku, już na pewno nie w tym. I tutaj będziesz miał koniec i będziesz zawracał i leciał tędy. I tu nie chodzi o to, żeby ta linia miała dużo przystanków, żeby ona miała gęsto rozstawione te przystanki, tylko efektywnie, nie? Tutaj to jest od czapy, dlatego że tutaj, przyznam, liczę na to, że się po prostu wybudują, tak? Po prostu liczę na to i tyle. Tutaj jest zajezdnia tramwajowa. To nie. I żebyś wyjechał. Bardzo ładnie się to prezentuje. Powiem tak szczerze. Jeszcze jakbyś mógł, byśmy zmienili ci kolory tych pojazdów na czerwień, bo to jest taka firmowa, taki firmowy zabieg bardzo, nasz firmowy zabieg. Ok, i najważniejsze to, o czym mówiłem, czyli wybudowanie tej stoczni, prawda? Stocznia będzie tutaj, coś takiego, że żeby tam było nawet, o, nawet coś takiego możesz zrobić, to mi nie przeszkadza kompletnie i w ogóle. I powiem wam, że mam niespodziankę dla wytrwałych, dla tych, którzy dotrwali do tego momentu. Od razu powiem, zobaczcie, co tu będzie pływało. Cztery takie stateczki. I na linię, nową linię autobusiarską, znaczy autobusiarską, no nie autobusiarską, tylko pasażerską. Tutaj, zobaczcie tylko, co tutaj się będzie teraz działo. Już powoli, powoli one wystają, dlatego że są wielkie, znaczy wielkie, no jak na żaglowiec, tak, jak na żaglowiec przystało, tak to się prezentuje. No, wypływa. Okej. Ej, no to wygląda naprawdę super. No. Bardzo ładnie to wygląda. Kurde. Ej. Chłopaki. Ja się w ogóle nie spodziewałem. Słuchajcie. Zabieram was w podróż.
takim pięknym, pięknym, naprawdę ślicznym żaglowcem. Mam nadzieję, że przyjemnie się wam to oglądało i że nie przeszkadza wam to, że film będzie odrobinę dłuższy właśnie ze względu na tą dzisiejszą przejażdżkę. No to co? Wsiadamy na pokład. I będziemy płynąć. Ta kamera jest dziwnie tutaj ustawiona. Powiem wam, że zupełnie się tego nie spodziewałem, ale piękny jest ten statek. Naprawdę, naprawdę robi mega, mega fajne wrażenie. Ten zawrócimy. Niech sobie już tutaj płynie, a my sobie cały czas będziemy płynąć tym stateczkiem. No i dziękuję wam za dzisiaj. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Życzę miłej podróży. Trzymajcie się. Hej!